Dokładnie 12 grudnia odbyło się zaprzysiężenie czwartej już kadencji Kalickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. A dziś spotkaliśmy się z jej przedstawicielami, czyli przewodniczącą Rady Aleksandrą Nowacką oraz wiceprzewodniczącym Maciejem Antczakiem. Zapraszam Was serdecznie na spacer ze mną. Jasne, idziemy. Cześć Aniu, miło Cię widzieć. Ja też bardzo się cieszę, ponieważ Ola została wczoraj przewodniczącą. Ja zostałem wiceprzewodniczącym Kalickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Także myślę, że Olu, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, prawda? Tak, jesteśmy szczęśliwi, dumni. No i cieszymy się, że gremium obdarzyło nas tak dużym zaufaniem i zdecydowało się, że to my będziemy ich reprezentować. No i będziemy też pośredniczyć między miastem a nimi. A powiedzcie mi, skąd w ogóle wziął się ten pomysł, żebyście kandydowali? Co wam kierowało? Dlaczego? W sensie kandydowaliśmy do rady, czy jako... Tak, dlaczego kandydowaliście do rady? Wiesz co, bardziej to ktoś zgłosił mnie, bo ja sama też prowadzę działalność, natomiast nie spełniałam warunków formalnych. Moja fundacja po prostu zbyt krótko działała na terenie miasta i zostałam zaproponowana przez inną organizację, więc tak to wyglądało w moim przypadku. A u Ciebie, Maciej? Znaczy, ja chciałem być w Kalickiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, podobnie jak Ola, dlatego, żeby działać tutaj w tematach organizacji pozarządowych i też mam wrażenie, że jakieś doświadczenie mam. To znaczy, jest taka sytuacja, że mimo tego, że stosunkowo jesteśmy młodzi z Olą, to jednak troszkę już działamy w tym trzecim sektorze i parę tych projektów społecznych udało nam się zrealizować, także takich dużych. A przy okazji mamy parę do działania, werwę do działania, żeby rzeczywiście jakieś fajne projekty tutaj realizować. No i przy okazji jesteśmy też otwarci, chciałbym tutaj zadeklarować, może nawet patrząc prosto w kamerę, że jeśli jesteście przedstawicielami trzeciego sektora, działacie w organizacjach pozarządowych i chcielibyście, żeby Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego coś dla Was ciekawego zrobiła, jakieś tematy dla Was poprowadziła, no to zgłaszajcie się do nas, my jesteśmy w pełni otwarci, niezależnie od tego, czy działacie społecznie, czy działacie kulturalnie, czy może nawet zajmujecie się jakimiś tematami politycznymi jako przedstawiciele trzeciego sektora. Uderzajcie do nas, w pełni będziemy tutaj otwarci na Wasze sugestie. Prawda? W pełni się podpisuję pod Tobą, pięknie to wszystko ująłeś. Jeśli mówimy już o organizacjach pozarządowych, to chciałam dowiedzieć się, z jakimi one problemami się mierzą. No, pierwszym problemem, który teraz jest na tapecie, jest składanie wniosków. Do tej pory wszystko odbywało się w formie papierowej. No i wiadomo, wiązało się to z różnymi komplikacjami. Teraz chcielibyśmy wprowadzić taki system, który by część pracy po prostu wykonywałby za nas. No i te błędy formalne mógłby zniwelować. Tak, to znaczy ten temat dotyczący właśnie wniosków do różnych dotacji miejskich, które są, no szczerze mówiąc, Kalisz był bardzo anachroniczny w tym zakresie, ponieważ nawet nowe Skalmierzyce, które są znacznie mniejsze od Kalisza, miały już elektroniczny system naboru wniosków. No i to bardzo ułatwia tak naprawdę kwestie dotyczące właśnie omijania błędów formalnych. A przy okazji, umówmy się, dużo wygodniej jest wypełniać to wszystko w pełni elektronicznie, bez skupiania się na jakichś takich kwestiach papierkowych, co oczywiście jest ważne, kiedy podpisuje się umowę, ale kiedy dopiero się składa wniosek, to wydaje mi się, że spokojnie można to zrobić elektronicznie. To jest jeden z tych tematów. My chcemy, żeby Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego czuwała nad tym, że to działa wszystko tak, jak działać powinno, że działa tak jak należy, ponieważ wiąże się to oczywiście z pewnymi trudnościami. Myślę, że tak samo Ola się ze mną zgodzi, ponieważ organizacje, które nie mają doświadczenia być może w aplikowaniu do powiedzmy konkursów ministerialnych, konkursów Urzędu Marszałkowskiego, nie mają być może doświadczenia w wypełnianiu takich wniosków elektronicznie, więc musimy też czuwać nad tym, żeby urząd rzeczywiście był atrakcyjny, stworzył atrakcyjną wersję tego formularza. Po prostu taką wersję dla każdego. Tak, żeby też były przygotowane szkolenia, jakieś poradniki, jak to robić i żeby była cały czas otwartość, żeby ewentualnie pomóc jakimś organizacjom, jeśli one nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Tak? Miło mi się Was słucha, ale jest dość mroźno, więc ja chętnie bym kontynuowała tą rozmowę w sercu organizacji pozarządowych i również miejscu, w którym Wy się spotykacie. Co Wy na to? Pewnie chętnie. Bardzo dobrze.
Okej, okay, tutaj jest ciepło, miło i przyjemnie. Pijemy sobie herbatę. I wczoraj tutaj również też piliście herbatę przy okazji waszego zaprzysiężenia, tak? Tak, nie wszyscy pili herbatę, z tego co wiem, niektórzy pili też kawę, ale rzeczywiście w tym miejscu właśnie, czyli w Centrum Organizacji Pozarządowych, mieliśmy okazję przyjąć nasze tutaj zaprzysiężenie, jeśli można tak powiedzieć. Był też pan prezydent Kinastowski. Naprawdę fajna okazja, żeby rzeczywiście się poznać, zarówno z przedstawicielami tych NGO-sów, które się dostały do Rady, jak i z przedstawicielami Urzędu Miasta i radnymi, którzy są w Radzie. Także myślę, że super przyjemność to była. No i bardzo ważne, że mamy takie miejsce, gdzie możemy się spotkać, bo właśnie miejsce, w którym się znajdujemy, Centrum Organizacji Pozarządowych, to jest właśnie efekt starań poprzedniej kadencji właśnie składu naszych poprzedników. To oni doprowadzili do tego, że w tym miejscu powstała taka przestrzeń, gdzie możemy się szkolić, możemy organizować właśnie spotkania integracyjne w ramach właśnie naszych organizacji. Teraz mamy taki okres świąteczny, więc też jest mnóstwo wydarzeń wigilijnych, także to jest... No i nie można tutaj zapomnieć o Tomku Jerzyku, który był w ogóle inicjatorem powstania Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i też ta rada miała bardzo duży wpływ na to, że to miejsce, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Babina 1 powstało, także wiele organizacji, które nie ma siedziby, nie ma miejsca, gdzie może zorganizować jakieś spotkanie otwarte, jakiś wykład, prelekcję, może to robić właśnie tutaj i rzeczywiście jak się spojrzy... Robić za darmo, dokładnie. I jak się spojrzy rzeczywiście na to, jak wygląda harmonogram pracy Centrum Organizacji Pozarządowych, no to on jest nabity. Tutaj naprawdę dzieje się dużo, a może się dziać jeszcze więcej, jeśli te organizacje pozarządowe lokalne będą rzeczywiście wiedzieć, bo myślę, że nie wszystkie jeszcze wiedzą, że można z tego miejsca korzystać. No przede wszystkim musielibyśmy też rozpromować w ogóle to miejsce. W zasadzie założenie strony internetowej, profili na mediach społecznościowych, które funkcjonują, w sensie one są założone, ale one nie żyją. Po prostu trzeba tchnąć to wszystko nowe życie. Znaczy chodzi tutaj o profile Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tak, tak, tak. Na przykład profil Centrum Organizacji Pozarządowych działa w porządku, jest fajnie, myślę, że tutaj ogólnie sam ten projekt działa moim zdaniem bez zarzutu, ciężko jest mi zarzucić jakieś konkretne rzeczy, także tutaj jest super. Jasne, powiedzieliście właśnie o tym, co zrobiła poprzednia Rada. A jakie wy macie plany? Na czym wy będziecie działać? Co będzie się w najbliższym czasie działo z waszej strony? No właśnie na wczorajszym spotkaniu już nakreśliliśmy pierwsze działania, którymi się zajmiemy. Na pewno, no oprócz tego wdrożenia systemu elektronicznego, o którym już wspominaliśmy na spacerze, no na pewno trzeba było też się zająć taką organizacją wydarzeń integracyjnych właśnie, żeby cały czas tutaj się bardziej poznawać, integrować. Jest właśnie coś takiego jak piknik organizacji pozarządowych. W wyniku pandemii ten projekt no, niestety został zawieszony. No i szkoda by było, żeby tak to trwało w takim stanie, więc warto by było rozwinąć to na szerszą skalę, żebyśmy po prostu mogli się pochwalić tym, co robimy. No i też może znaleźć nowych wolontariuszy, którzy by chcieli nas pomóc, no i też dotrzeć do szerszej liczby osób, które potrzebują naszego wsparcia. Tak, jak Ola tutaj zauważyła, integracja jest niesamowicie ważna, jeśli chodzi o działanie w organizacjach pozarządowych i ogólnie w społeczności lokalnej. Poznawanie się takie też w sytuacjach nieformalnych jest kluczowe, jeśli chodzi o budowanie przyszłych projektów, przyszłych działań. Także myślę, że to jest ważne, żeby rzeczywiście Kaliska Rada Działalności i Pożytku Publicznego taką przestrzeń tworzyła. No i jest jeszcze projekt Gali Wolontariatu. Też chcemy, żeby to kontynuować, żeby do tego wrócić, być może jeszcze w jakiejś wzmocnionej sile. Natomiast ogólnie, jak sobie spojrzymy na to, czym Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma być, to jest to przede wszystkim taki twór, który jest reprezentantem organizacji pozarządowych właśnie w kontaktach z miastem, w kontaktach ze środowiskiem zewnętrznym. Więc, tak jak powiedziałem i to powtórzę, jeśli jakkolwiek organizacja ma jakiś temat, możecie się do nas zgłaszać. W najbliższym czasie myślę, że podstawowe zadanie to jest rozruszanie social mediów, ogarnięcie strony internetowej. Teraz po wpisaniu Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Google wyskakuje strona Urzędu Miasta, która nie istnieje. W sensie pokazuje, że no nie tak, działa. Zgadzam się. Więc musimy to poprawić, żeby rzeczywiście ten kontakt był. Być może numer do Oli, bo przecież ja nie będę wszystkich tych telefonów odbierać. Niech Ola odbiera, jak jest przewodniczącą. Prawda? No, jakiś kontakt mailowy. Ewentualnie mój numer też ostatecznie można umieścić. Także to są te takie rzeczy, które teraz mamy w planach na pewno. Fajnie, że to wszystko ustaliłeś.
To jest moja propozycja, Ola jest przewodniczącą, więc będziemy decydować wspólnie ze wszystkimi w ogóle przedstawicielami Kielickiej Rady Działalności, ale jako osoby, które są w prezydium, na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby takie propozycje przedstawiać. Więc też ją przedstawiłem, to była propozycja. Dobrze, rozważę ją. W Radzie jest 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mhm. I czy wy będziecie tutaj wspólnie obradować, czy jednak każdy będzie zajmował się jakimś tematem? Bo widziałam też, że są poszczególne kategorie, którymi zajmują się dane osoby, więc jak to będzie wyglądało? No na pewno, kiedy będą ustalane składy komisji oceniających projekty zgłaszane do Urzędu Miasta, to najprawdopodobniej będziemy przyjmować taki klucz, że jeżeli dany konkurs dotyczy na przykład ochrony środowiska, no to pierwszymi osobami, które mogłyby zasiadać w tej komisji, byłyby właśnie osoby, które zostały reprezentantami tej działalności właśnie, jaką jest ochrona środowiska na przykład. W dalszej kolejności no to już byśmy po prostu jakoś musieli wewnętrznie ustalać, ale no myślę, że to jest taki główny klucz sprawy, dlaczego to tak wygląda. Znaczy, ja myślę, że jeśli będziemy mieć jakieś projekty takie mniejsze, większe, to niewątpliwie będziemy wybierać pewnie osoby, które bardziej będą się w dany temat angażować, bądź same po prostu zgłoszą taką inicjatywę, że mają pomysł na jakiś projekt, który może koordynować Kielska Rada Działalności Pożytku Publicznego i zwyczajnie w świecie one się tym zajmą. Natomiast nie chciałbym robić jakichś takich, przynajmniej to jest moja propozycja, sztucznych podziałów, że potencjalnie, nie wiem, ograniczamy, jeśli są jakieś tematy kulturalne, to tylko osoby, które weszły z obszaru kultury się mogą tym zajmować. Raczej nie. Myślę, że to jest na tyle mała rada, bo liczy ona 14 osób, 8 przedstawicieli NGO-sów, 4 przedstawicieli Urzędu Miasta, 2 radnych, że możemy tutaj spokojnie to ustalić sobie wewnętrznie, żeby to było optymalnie zarządzane. No to jakby jeszcze jest kwestia właśnie wszystko dopracowania, tak? No bo jesteśmy młodą organizacją, w sensie skład jest młody, tak? No tak. My też musimy po prostu wypracować sobie pewne procedury, no i też no dzięki temu, że w składzie są też właśnie przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej, którzy też zasiadali w poprzedniej komisji, w poprzedniej kadencji, tak, tak dokładnie, no to są w stanie nas tutaj jakoś nakierować, jak to po prostu, żeby po prostu to płynnie przeprowadzić. No to opiniujecie różne programy, wystawiacie również swoich przedstawicieli. A czy przy okazji przygotowywania właśnie tych różnych dokumentów wy nie obawiacie się, że możecie na przykład nie zostać wysłuchani i ktoś może na przykład prezydent nie być przychylny do tego, co przedstawiacie? Trudno mi jest powiedzieć, czy tak może być, bo nie mam żadnego doświadczenia w tym zakresie, szczerze mówiąc. Moja organizacja, którą reprezentuję, jest dosyć młodą organizacją. Do tej pory złożyłam jeden projekt i ja to robiłam z Urzędem Marszałkowskim, Urzędu Województwa Wielkopolskiego. I tam nie miałam problemu z kontaktem z urzędnikami. Natomiast nie wiem, jak to do końca działa tutaj w Kaliszu. Dochodziły do mnie jakieś zdania, ale to zawsze trzeba brać poprawkę, tak? To są zdania subiektywne. Znaczy, ja myślę, że nie ma co się bać, że ktoś nas nie wysłucha. No, jakby na tym polega demokracja, że nie zawsze wszyscy są wysłuchiwani zawsze, za każdym razem. Także to nie ma żadnego problemu. Wydaje mi się, że jeśli są jakieś istotne tematy, tak samo jak był temat właśnie tego elektronicznego systemu naboru, to się pojawiało zawsze w jakimś tam zakresie. Natomiast w pewnym momencie poszła taka mocna presja, ponieważ zarówno ja miałem okazję napisać artykuł dla Latarnika Kaliskiego, też Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowało konferencję we współpracy tak naprawdę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, znaczy nie ze wszystkimi oczywiście, ale chodzi mi, że ze wszystkich sfer to były organizacje różnego typu, które rzeczywiście bardzo mocno w tym zakresie lobbowały, używając takiego słowa. Więc jeśli nam na czymś zależy, to po prostu trzeba pokazywać, że jest taka potrzeba społeczna. Jeśli miasto nas nie posłucha, trudno, no to jest jakby decyzja prezydenta, decyzja, nie wiem, urzędników, jeśli uznają, że czegoś się nie da zrobić. No, to jest jakby oni sami tak naprawdę wtedy ewentualnie biorą na siebie odpowiedzialność taką, że nie posłuchali. Jest dużo osób, które jest tym zainteresowane, oni tego nie zrobili. No i potem wiadomo, jak działa nasz system demokratyczny, polityczny. Politycy robią zawsze wszystko, żeby starać się jednak realizować postulaty obywateli. Jeśli ich nie realizują,
czasami się ich nie da zrealizować, ja to też rozumiem, no to też są potem wyciągane w tym zakresie konsekwencje, zwyczajnie się przy urnach wyborczych i tak dalej, nie? Także trudno, no jakby ja sobie też zdaję sprawę, że to nie jest tak prosto zarządzać urzędem miasta, nie jest tak prosto wprowadzać niektóre rzeczy. Dla organizacji pozarządowej może coś się wydawać oczywiste i proste. W przypadku Urzędu Miasta, który jest kontrolowany z wielu stron, takie nie jest, ponieważ Urząd Miasta podstawowym celem, o tym wczoraj mówili też przedstawiciele urzędu, co jest zadaniem urzędu? Żeby wszystko było bezpiecznie w papierach, czyli żeby nikt czasami nie skontrolował za bardzo, bo potem mogą być wyciągane konsekwencje. Organizacja pozarządowa ma dużo większą swobodę, jeśli chodzi o działanie, ponieważ ta papierologia nie jest tak konieczna. Te procedury administracyjne, biurokratyczne nie są aż tak konieczne, nie są one aż tak organizacje pozarządowe kontrolowane. Także jak nie posłuchają i przedstawią dobre argumenty, trudno, jestem w stanie to zrozumieć i zaakceptować. A jeśli nie przedstawią dobrych, no to będziemy cisnąć. Trudno mi z tej cokolwiek dodać, powiedziałeś wszystko od A do Z. Jakby myślę, że sam fakt, że tutaj w składzie są właśnie przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miejskiej, no to jest to jakieś takie zabezpieczenie dla nas, że pomimo różnych ewentualności jednak jesteśmy zabezpieczeni, tak? Że oni gdzieś tam przekażą nasze postulaty dalej. Tak jak też już wcześniej rozmawialiśmy, jesteście przedstawicielami organizacji pozarządowych. A dlaczego właśnie NGOsy są ważne? Otóż są to organizacje społeczne, czyli jak sama nazwa wskazuje, one są dla ludzi i tworzone przez ludzi, którzy znają problemy tych ludzi. Więc jeżeli do tego dołożymy jakąś taką pasję, zainteresowanie tematem, wiarę w nasze przekonania, jeżeli tą pasją zarazimy też innych ludzi, to możemy stworzyć naprawdę jakieś zadania, na które na co dzień właśnie urzędnicy nie są w stanie sobie poradzić, bo na przykład nie mają czasu, nie mają takich zasobów, nie mają wiedzy i właśnie organizacje mogą im te pomysły przedstawiać, bo są głosem społeczeństwa. Ja myślę, że też powiem, jakie są moje poglądy ogólnie na rzeczywistość. One są związane raczej z ograniczaniem kompetencji urzędników, ograniczeniem kompetencji polityków i wydaje mi się, czyli takie mocno wolnorynkowe, wydaje mi się, że z punktu widzenia Urzędu Miasta, patrząc już tak lokalnie, jest to pewien outsourcing kompetencji, czyli jeśli mamy działania, powiedzmy, w postaci budowy drogi, to nie ma wątpliwości, że to ma zbudować firma prywatna, ponieważ ona zrobi to rzetelnie, jej zależy na tym, żeby to zrobić profesjonalnie, ponieważ za to zostanie też wynagrodzona. W przypadku, kiedy budowałaby to jakaś, powiedzmy, grupa urzędników, która nie jest rozliczana tak naprawdę za jakość pracy, tylko jest rozliczana, czy przestrzegała wszystkich procedur, czy nie złamała żadnej procedury po kolei, to by to po prostu nie działało. W przypadku działań społecznych jestem przekonany, że jest podobnie, czyli zamiast zlecać jakieś zadania urzędnikom, którzy nie mają tak naprawdę wielkiej motywacji, żeby zrobić coś jakościowo, tylko przede wszystkim dbają o to, żeby zadbać o procedury, to nie będzie zrobione to tak dobrze, kiedy robi to NGOs. Niektórzy mają pretensje, że niektóre organizacje pozarządowe, powiedzmy, dostają jakieś dofinansowania, o nie, dostają pieniądze, to straszne, powinni jako społecznicy działać całkowicie charytatywnie. Przecież jeśli zrobiliby to zamiast nich urzędnicy, to jestem przekonany, że kosztowałoby to znacznie więcej, zostałoby to zrobione dużo gorzej, przepalone byłyby pieniądze. Uważam, że jak najwięcej działań takich właśnie publicznych powinno być outsourcowane na organizacje pozarządowe, ponieważ one są też, one im zależy na tym, żeby mieć jakieś projekty, ponieważ dzięki temu, powiedzmy, mogą utrzymać jakieś grono współpracowników swoich. Poza tym zależy im na tym, żeby to było dobrze, żeby dostać po raz kolejny jakieś dofinansowanie, jeśli to jest zrobione w sposób porządny. Poza tym mają do tego pasję co do zasady, ponieważ każda organizacja pozarządowa zaczyna od działań całkowicie non-profit i nie przychodzą tam osoby, które przychodzą tam dla pieniędzy, ponieważ zaczynają całkowicie od tego, że robią coś dla pasji swojej i w związku z tą pasją. Także dlatego NGOsy są ważne. Uważam, że w Polsce są mocno niedoceniane i są niedoceniane także przez chociażby firmy prywatne. Nie porównuję się nawet z Ameryką, ponieważ w Ameryce poziom dofinansowania przez firmy prywatne dla organizacji pozarządowych jest ogromny, w Polsce jest bardzo, bardzo niski. Tak naprawdę w Polsce jedyne organizacje pozarządowe, które otrzymują jakieś wsparcie od firm, tudzież od obywateli, to są głównie organizacje charytatywne.
Zgadzam się, że to są jedne z najważniejszych organizacji, ponieważ pomagają dzieciakom często albo osobom chorym i to pokazuje ułomność systemu, że jest konieczne wsparcie prywatnych osób. Natomiast te organizacje, które działają społecznie, zazwyczaj takiego wsparcia od firm chociażby, dużych firm lokalnych nawet, nie mają. I wydaje mi się, że to jest duża bolączka polskiego systemu, że cały czas te organizacje pozarządowe nie są dostatecznie doceniane. No i jakby naszym zadaniem, moim, Oli i wszystkich przedstawicieli Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest pozytywistyczne od podstaw zmienianie tego myślenia i pokazywanie, że NGOsy są ważne i mogą robić profesjonalne, dobre jakościowo projekty, które wpływają na żywotność naszego miasta i szerzej całego regionu. Do tego, co powiedziałeś, Macieju, ja życzę Wam, żeby Wasz głos był słyszalny oraz wysłuchany właśnie dla dobra kaliskich organizacji pozarządowych. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Za rozmowę. Dzięki, Aniu, i zachęcam do łapek w górę, oczywiście do subskrybowania kanału Latarnika Kaliskiego, ponieważ zawsze musimy to powiedzieć. Ja też pracuję w Latarniku, także czuję się zobligowany, prawda, Aniu? Dokładnie tak. Dziękujemy za obejrzenie materiału. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.